Rok 1978. Mundial w Argentynie. Jeszcze zanim polscy piłkarze polecieli za ocean, trener Jacek Gmoch zapowiada: zdobędziemy złoto. Kibice wierzą, że jest to realne. Drużyna oparta na bohaterach mundialu sprzed 4 lat, uzupełniona bardzo zdolnymi Zbigniewem Bońkiem, Andrzejem Iwanem i Adamem Nawałką, jest bardzo silna. W pierwszym meczu zespół Gmocha remisuje z mistrzami świata RFN, choć jest bliższy niż rywale zwycięstwa. Później przychodzi wymęczone zwycięstwo z Tunezją po bramce niezawodnego Grzegorza Laty. Z Meksykiem Polacy grają wreszcie tak, jak oczekują tego kibice. Szybko, pomysłowo i skutecznie, choć trzeba przyznać, rywal nie był najmocniejszy. Dwie bramki strzela Zbigniew Boniek. W meczach, których stawką jest awans do półfinałów, marzenia o medalu szybko się kończą. Już w pierwszym spotkaniu lepsi od Polaków są Argentyńczycy, których do zwycięstwa prowadzi świetny napastnik Mario Kempes. Thank you.
W dodatku w meczu z gospodarzami mundialu Kazimierz Dejna, rozgrywający swój setny mecz w reprezentacji, nie wykorzystuje rzutu karnego. Wygrywamy potem z Peru, ale jest to zwycięstwo na otarcie łez. Na koniec nie mamy nic do powiedzenia w meczu z Brazylią. Przegrywamy 1-3, a na pocieszenie pozostaje nam fakt, że rywale na długo zapamiętają Grzegorza Latę. Tak jak 4 lata wcześniej, polski napastnik strzela gola, ale tym razem nie daje on nam zwycięstwa. Równie wielkie jak oczekiwania jest rozczarowanie. Kończymy mistrzostwa w grupie zespołów zajmujących miejsca 5-8.